nasza grupa wróciła do Denis, zdałem sobie sprawę, że nie powinniśmy jednak odbudowywać miasta. Kiedyś wspaniałe budynki teraz leżą w gruzach, niczym świadectwo nienawiści, która je pochłonęła. Zbyt wielu ludzi padło ofiarą nienawiści, ofiarą uprzedzeń i chciwości, z której się wzięło. Rozglądając się po jaskini, postanowiłem napisać kolejną epokę. Taką, która pozwoli ocalałym zacząć nowe życie, z dala od ich tragicznej przeszłości. Wraz z moją żoną Katrin odłożyłem przeszłość, aby napisać przyszłość. Minął ponad rok, od kiedy skończyłem pisać reliszem. Mam nową córkę, która może pewnego dnia dołączy do mnie w epoce. Gdy wyobrażam sobie, jak Isza spotyka Denis, tych dzielnych mężczyzn i kobiety budujących nowe życie, uświadamiam sobie, że ja także dostałem kolejną szansę. Szansę, by nauczyć się na własnych błędach i na zawsze zostawić za sobą przeszłość. Nazywamy to Tomany. Przenieśliśmy się tu, gdy Atrus skończył pisać reliszan. Chciałbyśmy i my mieli nowy dom. Cieszę się, że cię widzę. Powiedziałam Atrusowi, że jeszcze się spotkamy. Miał właśnie wziąć dla ciebie coś na podróż do reliszan, więc pewnie zaraz się tu pojawi. Chyba, że postanowi jednak zbadać cały dom, co oznacza, że spędzi godziny na zakładaniu kłódek. Ale wiem, że nie mógł się doczekać, aż cię przedstawi Denis. Więc z pewnością niedługo tu będzie. Może poczekasz w jego pracowni? Widzę, że znalazłeś księgę reliszan, przyjacielu. Katrin powiedziała, że już jesteś. Przepraszam, że czekałeś. Ale skoro wyruszamy, musiałem zabezpieczyć moje rzeczy. Przyniosłem ci coś ważnego. To pamiętnik, który pisałem tworząc reliszan. Pomyślałem, że zechcesz dowiedzieć się, co chciałem osiągnąć i porównać to z rzeczywistością epoki.
Pozwól. Pójdę teraz otworzyć reliszan i wyruszamy. Och, tak mnie ciekawi, co porabiałeś przez ostatnie miesiące.